Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie próbujemy wygrać Euro 2024 dla Luki Modricia. Pierwszy odcinek to był też pierwszy mecz i to nie był udany mecz, bo tam przegraliśmy niestety z Hiszpanią 3-1, więc bardzo podobnie jak w rzeczywistości, gdzie to Hiszpania wygra 3-0, więc przynajmniej tutaj strzeliśmy jedną bramkę. W rzeczywistości Chorwacja zremisowała 2-2 z Albanią, więc mam nadzieję, że my nie pójdziemy w ich ślady, jeżeli tutaj zrobimy to, co oni powinni zrobić, czyli wygrać. Mam nadzieję, że tutaj wygramy. No musimy wygrać. Nie chcę być w tej samej sytuacji, co Chorwacja jest w rzeczywistości. No to mam nadzieję, że tutaj wygramy, ale no to jest prośba do naszego ataku, bo jakby widać było w tym pierwszym meczu, nasza też obrona i atak niezbyt to dobrze wyglądało, więc naprawdę bardzo liczę na to, że ten atak i obrona będzie wyglądała znacznie lepiej. No i możemy przechodzić już do tego drugiego meczu w fazie grupowej. Chorwacja kontra Albania. I będziemy mogli startować. Zaczynamy ze środka. Jestem właśnie bardzo ciekawy, jak poradzimy sobie z taką troszeczkę gorszą reprezentacją, którą jest Albania. Czy jednak no, tutaj będzie aby ta nadzieja, że... Choć mam nadzieję, no budzę się troszeczkę może, ale mam nadzieję, że ten po prostu mecz jeden nam tak bardzo nie wyszedł z Hiszpanią i że gorzej nie zagramy. Choć no nie wiem, ciężko będzie. Ciężko będzie na pewno. Kovacic może przynajmniej oddać właśnie strzał, boczna siatka. Przynajmniej dobra próba na początek tego meczu, coś na pewno jest potrzebne nam. Asani przy piłce. Wycofany tutaj do tyłu. Dream City. Podaję do Laciego. Laci, który strzelił właśnie bramkę na 1-0. Nie wiem, czy ten Giasula, który strzelił bramkę 2-2 jest tutaj, czy nie. No właśnie Chorwacja jakby niesamowity comeback zrobił sobie taki malutki, tam gdzie to w 3 minuty strzeli dwie bramki. To było dość niesamowite. Luka Modric, nie tak. To miał być na dalszy słupek, a Luka Modric strzela bramkarzy. To jest nie to, co chciałem zrobić. Ale właśnie kontynuując, no Chorwacja niesamowite było to, że oni strzeli najpierw Kramaric, a potem samobój i to było dosłownie 2 minuty, 3 minuty jakieś, więc niesamowite, jaki zrobili taki szybciutki comeback, a potem niestety dla nich dali sobie bić w doliczonym czasie gry i no wydawało się, że ta sytuacja ich nie będzie wyglądała kiepsko, a wygląda kiepsko teraz, bo jeśli dobrze pamiętam, no tak, muszą wygrać z Włochami, naprawdę muszą wygrać z Włochami, żeby liczyć na to, żeby awansować. Wiadomo, że też można z trzeciego miejsca, no ale 2 punkty przed meczu z Włochami, no to znaczy remis i 2 punkty, no to z 2 punktami to zbytnio nie widzę ich jakoś awansujących. Luka Modric biegnie. Luka Modric. Aj, zabrali mi w ostatniej możliwej sytuacji, bym powiedział. W ostatniej możliwej sekundzie. Szkoda, tym bardziej też Luka już. Ta kondycja niestety właśnie już na samym początku prawie wyczerpana tutaj. Fajnie do tyłu, dawaj tutaj Kramaric, musimy troszeczkę przycisnąć właśnie. Nie możemy im tutaj pozwalać na taką swobodną grę. Tam jest faul, podanie jeszcze może tutaj do tyłu. Luka Modric i to jest strzał koło bramki. Znowu Luka znajduje się w fajnej sytuacji, ale znowu nie trafiamy. Rzutka tutaj, jeszcze podajmy, może teraz strzał, jeszcze strzał i nie ma gola, ani rożnego nie ma. Szkoda, fajne sytuacje kreujemy sobie, ale za kreowanie sytuacji się nie wygrywa. Rzutka tutaj i gola nie będzie. Ale mam piłkę ponownie, Gwardiol. Nie dajmy im piłki, naprawdę, jakby jedyne co to nie dajmy im piłki, naprawdę. Czemu ich czasami musi przerostać coś takiego? To jest naprawdę tak głupia i niepotrzebna strata. Mogliśmy i to zdecydowanie uniknąć tego. Ale nie, musimy im oddać piłkę za darmo. Bajrami. Ale jednak jest tutaj Giasula, dobra, czy jest tutaj Giasula?
Luka Modric staje dobrą piłkę. Nie mamy za dużej kondycji, ale, ale biegniemy. Jeszcze podanie tutaj do tyłu. Jeszcze Kramaric, jeszcze strzał. Nie możemy tego trafić. Tu jest właśnie kreowanie sytuacji dobre, ale a nie ma wykończenia, nie ma wykończenia, absolutnie nie ma wykończenia. I to jest ta z Reymany, ta atakuje nagle. To nagle Albania znikąd tutaj ma sytuację. Reymanaj. Piłka przyjęta, tylko właśnie dobrze tutaj jest wybicia, jakieś głupia zabawa z piłką tutaj. Ale to jest to szybko jest jednak. Przejęcie piłki przez Lukę Modricia. Dobra, biegnijmy tutaj. Spróbujmy jeszcze jedna sytuacja. Luka Modric tutaj się pojawia. Luka Modric, strzał i to nie jest gol, ale będzie rożny przynajmniej w końcu, pierwszy rożny. Luka Modric rzuca piłkę. Kramaric tutaj jest i to jest gol. Kramaric strzela na 1-0. Luka Modric z asystą. Mamy prowadzenie. Pierwsze nasze prowadzenie na tym Euro. Tego nie widzieliśmy w rzeczywistości, bo to Albania wychodziła jako pierwsza na prowadzenie. Pięknie. Widziałem, że Kramaric miał dużo miejsca, więc liczyłem, że to będzie gol. No, nie, chyba nie będzie to jako samobój strakoszy. Nie, no, nie może być samobój strakoszy. No właśnie, to jest gol Kramaricia i asysta Luki. Więc wydaje się, że będziemy po pierwszej połowie prowadzić 1-0. Mam jeszcze jedną sytuację, wiadomo, tutaj, no ale nie mogę chyba nic zrobić tutaj. Ale my możemy za to zrobić. Luka Modric i to jest 2-0. Luka Modric podwyższa prowadzenie, a więc jest też pierwsza bramka Luki na tym Euro. Idziemy po te 3 punkty. Idziemy zdecydowanie po te 3 punkty, które no, musimy mieć, musimy zdobyć. Chorwacja w rzeczywistości zawiodła. My zawiodło to, a my nie zawiedziemy na tym właśnie drugim spotkaniu. W tym drugim spotkaniu z Albanią. Jeszcze to wykończenie zewniaczkiem w stylu Luki. Pięknie, pięknie naprawdę. I teraz zakończę na pierwszą mowę, tak. Jeszcze nie? Teraz w tym momencie kończymy 2-0 po pierwszej połowie. Zapowiadało się, że będzie 0-0, bo kreowaliśmy tę sytuację, ale nie mogliśmy jej wykończyć. Ale udało się dwa razy wykończyć. Jestem to mecze, które nas interesują. Oczywiście nas interesuje Hiszpania, Włochy. Najlepiej, żeby tam był remis. Byłoby spoko. Bajerami. Dobra, przejęcie piłki tutaj, tylko to podanie do mnie nie było potrzebne akurat. Nie było to zbyt tutaj potrzebne. Kovacic. Piękne podanie, Luka Modric, to jest boczna siatka na dnie, a ten słupek za bramką. A znajdujemy się na pewno też, nawet my personalnie się znajdujemy w tych sytuacjach bramkowych tutaj w Hiszpanii. W Hiszpanii się zbytnio nie znajdowaliśmy w tych sytuacjach, nikt się praktycznie nie znajdował. Chyba faul, nie? Myślałem, że tam był faul, ale nie, widocznie. Przerzut na drugą stronę, super piłka, Kramaric, Kovacic, piłka do nas. Jeszcze wycofanie do tyłu, od razu, to ma być strzał piękny, tylko że szkoda, że nie na dalszy, ale fajnie, że posłuchał tutaj. Luka Modric ponownie z rożnego, ponownie szukamy Kramaricia, ponownie go znajdujemy i ponownie Kramaric trafia, 3-0. Co za występ Chorwacji i co za występ Luki Modricia, który ma dwie asysty i jedną bramkę. Gramy jak na lidera przystało. Gramy jak na najlepszego zawodnika tej drużyny przystało. Gramy jak na jednego z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny przystało tutaj. Bajerami przy piłce. Asanim. Przejęcie piłki bez żadnego problemu tutaj.
Będzie miejsce strzał, będziemy mieli, tylko szkolenie dalsze. Hat-trick asyst. Nie ma szans, żebyśmy trzeci raz z rzędu mieli asystę. Nie ma szans, że tym razem Kramari da radę strzelić bramkę. Luka Modric. Nie ma tutaj. Dobra, piłka tutaj Luka Modric spróbuje, bo warto próbować. Nie ma gola. Nie ma gola tutaj Luki Modricia. Mamy 6 strzał tutaj, więc naprawdę też Luka Modric, to już to, o czym mówiłem, jakby to jest też duże naprawdę, że nam się uda odnajdować w tych super sytuacjach. Chyba podane do Kramaricia, bo to choć nie udało się zbytnio tutaj. I to nie jest Strakosza, Berisze, tak w ogóle. Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, nie? Bo byłem jakby 100% tak pewny, że to jest Strakosza bramce, ale jednak nie. Jednak to nie jest Berisza. Gym City. Jest sobie przy piłce. Jedno z większych nazwisk naprawdę, jakby jedno z tych jakby nazwiskowych, jeden z większych graczy w całej reprezentacji. Szkoda, że tutaj nie udało się przejść z tym podaniem. Luka Modric, znowu nie. Jakoś szukam, to jest po prostu sytuacja, aby ta piłka może powiedzieć szuka tej Luki. Trzecia asysta może teraz, hat-trick asyst i jest hat-trick asyst. Joszko Gwardiol strzela teraz bramkę. Jest to niesamowite, prawda? Wiadomo, że to jest Albania, ale jednak. Jakbyśmy wygrali 1-0, to bym nie był szczęśliwy. A 4-0 naprawdę daje mi nadzieję, że może i ten mecz z Hiszpanią po prostu był naszym najgorszym meczem. Naprawdę. Daje mi to małą nadzieję. Daje mi to naprawdę małą nadzieję. Dziesięć minut do końca jeszcze. Przejdź te piłki przez Lukę. Dobry przerzut do Gwardiola, Gwardiol. Kramaric. Jeszcze szansa dla nas tutaj, tam nie było faulu. Czyste przejęcie piłki. Reymanaj. Pięknie, ponowne przejęcie piłki bez problemu. Kramaric. I to jest hat-trick Kramaricia. Dlatego właśnie tego od razu podawałem, bo chciałem zdobyć dla niego tego hat-tricka. 4 asysty i 1 bramka Luki Modricia w tym meczu, a Chorwacja absolutnie zdemolowała Albanię. Absolutna demolka tutaj. Kompletnie inna reprezentacja niż w tym meczu z Hiszpanią. Kompletnie inna. Piękne wykończenie tutaj. Kilka już minut do końca. Ładnie właśnie tutaj mecz będzie się już za chwilę kończył. Będziemy mieli teraz doliczony czas gry. Dobre przejęcie tutaj Luki. To jest tam faul, wydaje się. I wracamy do tego jeszcze. A rzutu myślę, że nie będziemy mieli tutaj dla tego gracza. Jestem bardziej ciekawy tego rzutu wolnego. A jednak nie będzie Modric. Dobra. Jeszcze to będzie chyba jeden gol. Nie, jednak nie, wow. Byłem pewny, że to będzie gol. Ale jeszcze może będzie gol. Nie, bo sędzia już kończy. 5-0. Wygrywamy 5-0 i to jest... coś, czego absolutnie potrzebowaliśmy, naprawdę. Potrzebowaliśmy niesamowicie takiego występu, w którym pokażemy, że naprawdę Chorwacja jest w stanie tutaj jeszcze zrobić dużo dobrego. Hat-trick Kramaricia, w tym wszystkie asysty, to były nasze asysty. Kramaric trzy hat-tricka, a my jemu tutaj 3 razy asystowaliśmy, więc ten duet Luka i Kramaric był absolutnie niesamowity.
Włochy wygrały z Hiszpanią, nie? Ale nie, nie, grali, nie grali jeszcze meczu. Dobra, myślałem, że Włochy mają tutaj. A nie, nie wiem czemu, jakoś pomyślałem, że Włochy wygrały z Hiszpanią, ale zobaczmy, jak się tutaj to skończyło. I Włochy wygrały z Hiszpanią jednak, tak, już oficjalnie. I miałem mecz tutaj z Italią. Przynajmniej jeden punkt, bo wtedy, załóżmy, że Hiszpania pewno wygra. Hiszpania pewno wygra, więc wtedy, jeśli będziemy mieli ten jeden punkt, to byśmy mieli pewnie awans trzeciego miejsca, ale jeśli wygramy z Włochami, to wtedy powinniśmy awansować, bo jeśli się nie mylę, wtedy to nie bilans bramkowy, a wyniki bezpośrednie jakby, można powiedzieć, mówią o tym, kto awansuje, więc wtedy by Hiszpania i my awansowalibyśmy. Choć nie wiem, w sumie, a właśnie co wtedy? Bo my wygraliśmy, my byśmy mieli zwycięstwo nad Włochami, ale za to przegrano nad Hiszpanią. Włochy by mieli porażkę z nami, ale za to wygrano nad Hiszpanią. Hiszpania by miała porażkę z Włochami, ale wygranie z nami. Jakby to było, może wtedy bilans bramkowy by się liczył, więc po prostu najlepiej wygrać, to jest na pewno, a w najgorszym wypadku zremisować. Tylko nie przegrać. Tylko nie przegrać i będzie dobrze. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!